przyjaźnionej telewizji. A to możemy powoli rozpoczynać. Proszę Państwa, to ten wernisaż jest pokłosiem działalności pracowni, najmłodszej pracowni Ostrowskiego Centrum Kultury, przypomnę o tym, pracowni fotograficznej, zarządzonej właśnie przez Andrzeja Staszorka. I to Andrzej zainicjował taki cykl wystaw i spotkań z najlepszymi fotografami w naszym kraju. I zaczęliśmy rzeczywiście od top of the top, bo przypomnę, że był to pan Tadeusz Rolke, pan Krzywi Dental, a dzisiaj jest to pan Tomek Sikora. Jestem na podium. A kolejność jest, powiedzmy sobie, całkowicie przypadkowa. Oczywiście znowu jestem w takiej mało komfortowej sytuacji, bo spotykamy się jak w towarzystwie bardzo branżowym, a więc naszego gościa Państwu przedstawiać nie trzeba. Autor kilkudziesięciu wystaw indywidualnych, bo o tych zbiorowych wspominać nie będę, pewnie są niezliczone. Autor 80 wydawnictw indywidualnych, chyba ponad już w tej chwili. Oprócz tego, że jeden z najlepszych fotografów Rzeczypospolitej, to dwukrotnie wyróżniony mianem najlepszego fotografa Australii, a jakże. No a przy tym, jak to zwykle bywa w wypadku tego fachu i wśród najlepszych, ważny obserwator życia codziennego, co widać chociażby na tej dzisiejszej wystawie. Chcieliśmy trochę połączyć to dzisiejsze spotkanie, tą wystawę z tym, co zadzieje się za chwilę, a więc jutro, pojutrze i pojutrze, ponieważ Tomek Sikora jest również autorem zdjęć do albumu dokumentującego jeden rok czy kilka. Jaka była impresja z pierwszej edycji męskiego grania. I tutaj od razu uzupełnienie fachowe, jedyne w swoim rodzaju. Co prawda instrukcję obsługi do tej wystawy macie Państwo tam na tej ścianie, nie wiem czy wszyscy się z nią zapoznali, ale dzisiaj zresztą przy obiedzie o tym porozmawialiśmy, że ja mam takie wrażenie, że oczywiście mam pełną świadomość tego, że ta fotografia uliczna przedstawiona na dzisiejszej wystawie jest spontaniczną, jedyną w swoim rodzaju. I jest tą sytuacją właśnie, która zwłaszcza w tej fotografii, a fotografii w ogóle dla mnie jest wyjątkowa, więc sytuacją zatrzymania tego jednego momentu w kadrze. Mimo iż jak patrzymy na te zdjęcia, chociażby to, które mam przed sobą, jedno, drugie, to można posądzić, że są to zdjęcia inscenizowane i że ta kompozycja, znaczy ona jest świadoma, ale jest chwilą zatrzymaną w kadrze i absolutnie unikatową, o czym sam autor zapewniał mnie podczas obiadu. Oddaję głos mistrz fotografii Tomek Sikora. Ale można ma wrzącę w ręce. O właśnie. W pełni zasłużone kwiaty do mazurki, ponieważ nosi się moje fanabelie. Jak wiadomo, jak się jedzie na przykład do Istanbulu razem, no to mnie w ogóle nie interesuje muzeum, tylko ulica i ludzie, a żona ma inne potrzeby i tak się rozstajemy rano, spotykamy się wieczorem. Chciałem podziękować bardzo panu dyrektorowi i Andrzejowi, że nie tylko mnie tu zaprosili, ale że jest to cały cykl i myślę, że warto zawsze mieć kontakt z ludźmi, którzy mają doświadczenie na polu fotografii. Ja dzisiaj pokazuję fotografię uliczną, która jest bardzo małym wycinkiem mojej działalności. Ona jest jednak dla mnie na tyle ważna, że zmęczony fotografowaniem sesji reklamowych, czy robienia portretów, czy też wielu autorskich, realizowania autorskich pomysłów, nagle potrzebne jest takie odejście od aranżowanej fotografii i wyjście na ulicę i ja nazwę to, tak jak się to powinno nazywać, jest to polowanie.
Zamiast broni palnej mam aparat, który na ogół jest na wysokości biodra i albo idę naprzeciwko ludzi i w ostatniej chwili przecinam kierunek ich podążania, robiąc, unosząc lekko aparat do góry, patrząc zupełnie w inną stronę i robiąc zdjęcie jedno. Nie używam nigdy silnika motodrive'a, dlatego że uważam, że gdyby zrobił parę, to tak jak nakręcił film i wybrał jedną najlepszą klatkę, a jednak chcę się skoncentrować na tym, że w miarę świadomie jednak musimy wybrać intuicyjnie, wyczuć ten moment najważniejszy. Tu pan dyrektor przed chwilą stwierdził, że niektóre zdjęcia są zrobione świadomie. Wszystkie są zrobione świadomie, niemniej jednak niektóre bardziej przypadkowo, tak jak w momencie, kiedy właśnie ludzie się zbliżają na mnie, a niektóre zdjęcia, tak jak to tutaj, na które, które było wskazane, to po prostu to jest taki typowy moment, kiedy się znajduje jakiś obiekt. Tym obiektem był ten plakat reklamowy i czeka się, aż nadejdzie odpowiednia osoba i uzupełni ten kadr i jakąś opowieść, prawda? Akurat tutaj długo nie czekałem, to było w Sofii, w Bułgarii. Może czekałem 5 minut, 6 minut, a czasami się czeka 8 godzin i nic. Także trzeba mieć ogromną cierpliwość. Tu jest też takie zdjęcie dwóch pań, które idą ulicą. Takie dwie staruszki trzymają się za ręce, a po prawej stronie kadru jest obrazek święty. To jest szablon też. Po prostu stanąłem koło tego szablonu i pomyślałem sobie, że jak fajnie byłoby, gdyby przeszły dwie panie i one spełniły moje marzenie w ciągu chyba minuty. Pojawiły się na horyzoncie i to było też jedno jedyne zdjęcie wykonane. Ta fotografia uliczna jest o tyle, się źle nazywa uliczna. W zasadzie fotografia taka reportażowa, łapiąca ten ułamek sekundy, jest o tyle fajna, że oglądający bardzo często nie wiedzą nic o tej sytuacji, którą oglądają i sami sobie ją jakoś interpretują. Nie znają ani oni, ani często ja nie znam kontekstu, bo ta sytuacja została wyrwana z kontekstu. Ja nagle widzę ludzi, oni rozmawiają albo coś się między nimi dzieje, ja to rejestruję i nie wiem, dlaczego oni są smutni albo weseli, dlaczego krzyczą na siebie, albo nie, dlaczego się całują, dlaczego się odpychają. W związku z tym każdy oglądający ma absolutnie dowolną interpretację i może sobie odbierać po swojemu, odczytać takie zdjęcie po swojemu. Stąd jest pomysł dzisiaj, nie wiem, czy wszyscy Państwo jeszcze o tym wiedzą, były rozdawane karteczki. Ja wybrałem 3 zdjęcia, które są oznaczone taką białą, żółtą, samoprzylepną kartką małą. To są zdjęcia, które chciałbym, żebyście Państwo na tych kartkach napisali, co wy tam widzicie. Chciałbym zobaczyć, jak różnorodna jest interpretacja sytuacji. Zabawmy się w ten sposób, zanim zejdziemy na dół, obejrzeć sobie filmik, jeden, może dwa, ze zdjęciami jeszcze innymi i porozmawiać na ten temat. Także zapraszam serdecznie, nie wiem, czy Państwo macie te karteczki? Są gotowe. Wszyscy? Wszyscy może nie. Aha. I wiecie Państwo, które to są zdjęcia, tak? I numerujecie te zdjęcia, bo tam są takie, za Panią jest jedno zdjęcie. Tu jest tak właśnie. Także rozumiem, że ten podczesunek jest dla wszystkich miłych gości. Także kogo starasz? Zapraszam, kto pierwszy, ten lepszy. Dziękuję. Ja jeszcze chciałbym powiedzieć, że część z Państwa jest wyposażona już w odpowiednie atrybuty tego spotkania, które za chwilę na dole. Chciałbym polecić książkę, wywiad rzekę z Dorotą Wodecką, naszego mistrza. To taki swoisty podręcznik fotografii, jak sam zakładał Andrzej Staszow. I te książeczki, o których coś więcej może powiedzieć sam mistrz, czyli zdjęcia z Stambułu.
polecamy. Może się uda podpisać, to może niektóre, może nie. Te dwie książeczki, oczywiście ja wszystko podpiszę, co trzeba. Te dwie książeczki małe trzeba bardzo uważnie oglądać, ponieważ tam jest pewien taki podtytuł Out of Context, czyli wyrwany z kontekstu. Jak będziecie przeglądali je dokładnie, to po kolei, nie tak od tyłu, jak tu pani robi, po kolei od początku, to złapiecie bakcyla, a potem już to pociągnie dalej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, zapraszamy na kontrolę. Gdyby można było te karteczki, jeśli już państwo